Po przejęciu Scarface, Sara postanowiła zatrudnić w barze pomoc. Nową barmanką będzie tu Kaja Jarosik. Super, poprzednio pracowałam w takiej kawiarni, że nic się nie działo przez cały dzień, masakra. Słuchaj, a potrafisz obsługiwać ekspres? Jasne. To błagam cię, zrób mi jakąś kawę, po prostu padam na twarz po wczoraj. No właśnie widziałam blogi i zdjęcia na fejsie. Niezły numer wykręciłaś temu Krzyśkowi. Znasz go? No jego trochę słabiej, bardziej tych lamusów z Addiction. Nie lubisz ich. Błagam cię, to są chodzące memy. Czuję, że się polubimy. Sara! O! Sara! Rozrywkowy. Jedziesz, brawo! Jedziesz! Jedziesz! Krzysiu, co ty tutaj robisz? Myślałam, że ze wstydu wpełzłeś do jakiejś norki i zwinąłeś się w kulkę. Przyszedłem ci powiedzieć, że cię nienawidzę! Tam też jesteś, rozumiesz? Po prostu mam cię gdzieś. Nic mnie nie obchodzisz, nienawidzę cię. Czyli przyszedłeś tutaj, żeby powiedzieć mi, że nic cię nie obchodzę? Boże, Krzyś, jesteś taki pocieszny. Może masz teraz bar, ale wszyscy cię opuścili. Wszystkie twoje przyjaciółki, Małkowska, Monika, nie masz nikogo i umrzesz też w samotności. A ja bym tego braku lepiej nie ujął, aleluja, super. Pewnie sobie to ćwiczył w domu. Słuchaj, nie ma nic gorszego od związku z tobą i udawania, że cię kocham. Chociaż nie, jest jedna rzecz. Gorsze jest tylko i wyłącznie seks z tobą. Yes. Dzień dobry. Dobra, spadajcie z tej swojej spelunki, bo mi wystraszycie klientów, okej? Okay? Chodźcie, ci pokażę, jak to wszystko działa na dole. Proszę sobie usiąść. Zaryna, dziewczyny miały rację i nie przegadasz, to jest zło wcielone. Jeszcze nie koniec. Czekaj, Krzyku! Poczekaj! Na lewo masz toalety. Sara! Jeszcze nie skończyłeś. Proszę, odpuść sobie w końcu, przynosisz wstyd wszystkim, ale przede wszystkim sobie. Przestań! Jeszcze nie pozwolę ignorować! Rozbijesz mi jeszcze jedną szklankę? Wystraszysz mi klientów? Po prostu... No spociłam się z wrażenia. Popatrz. Krzychu, pomóż, tak zachowuje się bezbrodny facet. Czeka, bo nie może ugryźć. Jeszcze mnie popamiętasz, to pożałujesz tego, co mi zrobiłaś. Ty nic nie możesz zrobić, jesteś o taki maleńki, jesteś złą, której się musiałam odpędzić. A Jezu, co ty robisz? Zwarywałeś już do końca? Masz mnie przeprosić. Przeproś mnie za to, co zrobiłaś, albo się podnę. Człowieku, nie rób nic durnego przez tego babszczyla. Przeprosisz go, czy chcesz go mieć na sumieniu? Nie, dobrze, dobrze, okej. Okay. Przepraszam cię, nie chcę, żebyś się pociął. Zależy mi, naprawdę. Boże, nie, proszę cię, no nie rób tego. Przepraszam cię, nie rób tego, okej? Okay? Proszę cię, nie rób tego. Nie rób tego tutaj, bo mi uwalisz podłogę krwią. Zrób to u siebie w domu i zejdź mi z oczu. Dawaj to. Dawaj. Zabiję cię. Zabijecie! Zamknij się! Wyłazimy, Krzyku. Wyłazimy, zamknij się! No co tak patrzysz? Pomóż mi sprzątać.